witam, z tej strony Remigiusz, czyli Auto27 i kolejna autorska prezentacja świeżo sprowadzonej i włączonej już do mojej oferty Daci Sandero Stepway. Zawsze, kiedy klikniecie na prawym dolnym rogu ekranu moje logo, będziecie mogli subskrybować kanał i być na bieżąco z ofertami. Może w przyszłości jakieś auto będzie dla Ciebie. A po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziecie link do Automoto, tam poznacie cenę, tam także rozdziały, czyli etapy mojej prezentacji, które wprowadzą Was w szczegóły tego konkretnego egzemplarza. Ci, którzy znają mnie, znają moją ofertę, wiedzą, że chcę Wam pokazywać uczciwie samochody, żeby to wszystko było transparentne, bo zderzacie się z nieuczciwością, zderzacie się z oszustami, którzy zamieszczają piękne zdjęcia, soczyste te opisy, wyjedziecie na miejsce, a okazuje się, że taki samochód nie ma nic wspólnego z tym, co było zaoferowane. Ja chcę to przełamywać i pokazywać, że u mnie w Auto 27 na miejscu dostaniecie dosłownie to w 100%, co pokazuję na tym wideo. Na tym mi zależy. Cały proces zakupu, mojej cierpliwości w poszukiwaniu pięknych samochodów, ale także w procesie pokazywania Wam tego samochodu, ale i kiedy już przyjeżdżacie do mnie na miejsce i kupujecie dany samochód. To wszystko musi zazębiać się w pozytywną całość. Każdy detal ma znaczenie, moi drodzy, i jakość sprzedaży musi być zawsze na wysokim poziomie, bo dzisiaj należy Wam się wszystko to, co jest najlepsze. A to najlepsze dzisiaj Wam chcę znowu pokazać, bo kolejny naprawdę egzemplarz Daci Sandero, który zasługuje na Waszą uwagę. Jest to samochód, który wyjechał na drogę w końcu roku 2018. Po zachodniej stronie miał jedynego prywatnego właściciela. Auto absolutnie bezwypadkowe, serwisowane na bieżąco, przygotowane do eksploatacji także i przeze mnie, ponieważ tak jak widzicie, samochód już jest zarejestrowany w Polsce, więc nie czekają Was żadne dodatkowe formalności. Samochód także odbył serwis olejowo-filtrowy, dosłownie teraz przeze mnie wykonany, więc moi drodzy, wszyscy ci, którzy planują jeszcze jakiś urlopowy wyjazd w te ciepłe jeszcze dni, no to na pewno ten samochód przygotowany jest do podróży, ale i zdecydowanie do dalszej bezproblemowej eksploatacji. Stan tego samochodu jest o poziom wyższy. Nieco ponad 68 tysięcy kilometrów przebiegu, moi drodzy, ale przebieg wykonany przez właściciela, który użytkował ten samochód z ogromnym poszanowaniem. To wszystko Wam oczywiście udowodnię. Samochód z silnikiem TCE o pojemności 0,9 cm sześciennego, no i oczywiście 90 koni mechanicznych, czyli jednostka znana benzynowa z tego, że jest po prostu silnikiem nie do zdania. Trzycylindrowy, ale silnik, który pracuje harmonijnie, równomiernie rozwija moc. Dacia Sandero Stepway to samochód wielofunkcyjny. Oczywiście miejska bryła, ale moi drodzy, na pewno to auto spełni się nie tylko w miejskiej dżungli, dzięki podwyższonemu prześwitowi, mamy tutaj aż 20 cm. Oczywiście specjalne osłony progowe, osłony nadkoli. Ale ten samochód wbrew pozorom naprawdę ma pojemne wnętrze. I tutaj tej rodzinnej funkcjonalności też, moi drodzy, nie zabraknie. No a ekonomia i pancerność jest jakby wbudowana w DNA Daci Sandero Stepway. Jest to po prostu samochód, który nie generuje żadnych nadmiernych kosztów. Prosty w obsłudze. To wszystko, czego oczekują szczególnie polscy kierowcy. Że multimedia, dotykowy ekran centralny z nawigacją, mamy czujniki parkowania, tempomat wielofunkcyjne, sterowanie radiem przy kierownicy, możliwość połączenia bezprzewodowo telefonu, czy odsłuchiwania utworów z niego. Także wszystko, co najważniejsze. Sprawna klimatyzacja, bardzo sprawna powiem, bo w Daci Sandero Stepway naprawdę ten system działa dobrze. I kiedy mamy gorący dzień, to zdecydowanie tutaj można bardzo fajnie to wnętrze schłodzić. Chcę Wam pokazać to auto od A do Z, dlatego nie będę przedłużał i zapraszam do kolejnych etapów tego filmu. W pierwszym etapie zapoznamy się z każdym detalem po stronie zewnętrznej tej Daci Sandero Stepway. Pokażę go Wam po prostu w szczegółach. Dodam jeszcze, że jest to samochód bezwypadkowy, ale także nie był picowany, nie był polerowany, nie był etapowo przygotowywany do sprzedaży. Jest to samochód kupiony w takim stanie, w jakim Wam go dzisiaj pokazuję. I to też jest moja zaleta, że to są uczciwe, rzetelne auta od rzetelnych właścicieli. Na tym mi zależy
pracy i za to zbieram też pozytywne opinie. Moi drodzy, Dacia Sandero Stepway w swoim przednim rozdziale, czyli w przedniej części nadwozia, pokazuje już taką nowoczesność. Bardzo mięsisty samochód po tej stronie, także budujący poczucie bezpieczeństwa. Ładny grill, bardzo dobrze oświetlające drogę reflektory, no i różnego rodzaju wstawki też dodające uroku Daci Sandero Stepway. Niektórzy uważają, że są to samochody surowe, ale moi drodzy, w rzeczy samej te detale w Daci Sandero Stepway na pewno estymę tego auta podnoszą i sprawiają, że i wizualnie to auto naprawdę może przykuwać uwagę. Mamy relingi, mamy specjalnie lakierowane lusterka, mamy oczywiście bardzo ładny wzór tutaj kołpaków strukturalnych, więc to wszystko do siebie pasuje. No ale przejdźmy do detali. Zobaczcie przednią część nadwozia. Tutaj na zderzaku nie znajdziemy, moi drodzy, praktycznie żadnego odprysku. Właściciel utrzymywał odpowiednią odległość od poprzedzających pojazdów. Nie ma żadnego zarysowania, żadnego uchybienia. Totalnie nic. Halogeny, obwoluty wokół halogenów, czy te srebrne elementy nigdzie nie są zniszczone, czy porysowane. Światła mają oczywiście wbudowane LEDy dzienne, po zmroku światła mijania, no i też one są dość obszerne, te światła, i zdecydowanie dobrze oświetlają naszą drogę, to o czym wspominałem. Po jednej i po drugiej stronie światła nigdzie nie są zaparowane, spękane, nie ma żadnych uszczerbków. Grill również bardzo ładny, te wszystkie chromowane elementy są zadbane, więc tutaj bez uwag. Jeżeli chodzi o maskę, to tutaj także nie znajdziemy odprysków, nie znajdziemy przefalowań, nie znajdziemy, moi drodzy, żadnych rys. Piękny, niebieski, metalizowany lakier. On naprawdę też charakteryzuje się takim mienieniem w zależności od padania promieni słonecznych. Na pewno do Daci Sandero Stepway pasuje, a kiedy przyjeżdżacie właśnie do mnie po Dacie z tym kolorem, to na miejscu zauważacie, że ten lakier naprawdę robi wrażenie i potrafi ukazać inną swoją postać pod różnym słońcem czy cieniem. Także naprawdę on tutaj pasuje. Moi drodzy, zobaczmy wszystkie elementy. Oczywiście zwracamy uwagę na osadzenia zderzaka, na osadzenia wszystkich elementów, na szczeliny. Tu wszystko jest fabrycznie, nic nie było, moi drodzy, kombinowane. Jeżeli chodzi o błotnik, to tutaj też nic kompletnie nie znajdziemy negatywnego. Ta osłona czarna również nigdzie nie ma najmniejszego zarysowania. Więc przechodzimy sobie dalej. Oczywiście oznaczenia Stepway na drzwiach, żebyśmy wiedzieli, że mamy do czynienia z tą podwyższoną Dacią. No i tutaj na tych drzwiach też nie znajdziemy niczego. Progi również nie są nigdzie porysowane. Na tych osłonowych plastikach wszystko jest oryginalnie i jak nowe, można powiedzieć. Tutaj też nie ma żadnych obić ani uchybień. Moi drodzy, przechodzimy do drzwi tylnych. No i tu sytuacja jest analogiczna, więc tutaj sobie zobaczcie, że też nie ma żadnej ryski, żadnej wgniotki. Nie ma żadnego tutaj zużycia po stronie wizualnej, na tej stronie. Także i z tylnych. Błotnik zachowany jest oczywiście bardzo dobrze. Więc bez uwag, bok tego samochodu, bez żadnych naprawdę tutaj uchybień. Moi drodzy, też profil tego auta wskazuje na to, że właściciel odpowiednio parkował. No nie ma żadnych przełamań, żadnych wgniot, nic szpecącego. Przejdźmy sobie teraz do tylnej części. Zobaczmy światła. Oczywiście one też nie są zaparowane, nigdzie nie są spękane, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To też Wam pokazuję, bo często mówicie mi, że te Dacie posiadają takie różne pęknięcia na tych światłach, no poniszczone bywają, więc pokazując piękny, uczciwy, realnie zadbany samochód, to wszystko ma znaczenie i tutaj znowu dojdę do tego, że każdy, moi drodzy, detal ma znaczenie, bo chcemy kupić auto naprawdę piękne, no i tutaj widzimy, że to wszystko się zgadza. Z tyłu również na tej klapie nie znajdziemy żadnego wgniecenia, żadnej najmniejszej ryski. Szyba również nie jest porysowana od wycieraczki. Mamy tutaj trzecie światło stop. Jeżeli chodzi tutaj o tą listwę, ona także bez uwag. A sam dach, moi drodzy, też widzimy, nie ma najmniejszej rysy, najmniejszej wgniotki. Te relingi po prostu nie były tutaj używane, nie były przewożone żadne rowery, żadne bagażniki dachowe, co zdecydowanie jest na plus. Zderzak z tyłu zawierający czujniki parkowania. No i tu widzimy również, że każdy element tego zderzaka jest bez uwag, że nie ma żadnego zniszczenia, żadnej rysy tutaj od wkładania jakichkolwiek przedmiotów. To świadczy dosłownie o tym, o czym mówię, czyli o porządnym utrzymaniu przez poprzedniego właściciela. Również ta listwa dolna nigdzie nie jest zniszczona.
Więc możemy sobie przechodzić na stronę kierowcy. No i tutaj zaczniemy od błotnika z tyłu. I tutaj też widzimy, że ani ta listwa, ani błotnik nie ma żadnego zniszczenia, żadnej rysy. To się, moi drodzy, powtarza na tym samochodzie, dlatego że on jest naprawdę bardzo dobrze utrzymanym egzemplarzem i tu rzeczywiście można przechodzić przez każdy element z odległości 10 cm i nic kompletnie nie zauważymy. Tutaj również nie ma obić na rantach drzwiowych, no i próg również ten osłonowy, czarny, nie jest nigdzie zniszczony. Drzwi pasażera bez uwag, drzwi kierowcy widzimy również też nie mają żadnego obicia. Samochód nie korodujący, oczywiście Dacia Sandero są bardzo porządnie zabezpieczone przed korozją, więc no rzadko tutaj można znaleźć nawet i w tych starszych egzemplarzach jakieś ślady korozji, więc dobrze mimo wszystko zbudowany samochód, choć surowy, ale dobrze zbudowany. Jeżeli chodzi o szybę czołową, zobaczcie, ona jest także oczywiście fabryczna z 2018 roku, nie ma żadnych obić, nie ma odprysków, czytelna, bardzo przejrzysta, nieporysowana zimą od skrobaczki. Reasumując, i ten bok tu również bez żadnych przefalowań, równa linia, bez wypadkowego samochodu. Moi drodzy, strona zewnętrzna na pewno zaspokoi oczekiwania wszystkich tych, którzy oczekują samochodu zgodnego z najwyższą jakością utrzymania. A doceniam takie samochody i z przyjemnością Wam pokazuję, więc możemy przechodzić dalej. Zajmijmy się ogumieniem, felgami, hamulcami. Moi drodzy, felgi strukturalne, to zawsze w Daci powtarzam. Mamy różny rodzaj kołpaków, felga jest stalowa, nakłada się na to kołpak imitujący alufelgę, ale dzięki temu po prostu no, mamy tutaj możliwość wymiany tego kołpaka, gdybyśmy porysowali go podjeżdżając pod krawężnik, więc to też dla ekonomii. Wyglądają ten wzór kołpaku, wygląda bardzo ładnie, one są dwukolorowe, z czerwonym tutaj logiem Dacia, ładnie to się komponuje. Mamy opony o rozmiarze 205x55x16, opony Goodyear. Jeżeli chodzi o bieżnik, mają one tutaj no jeszcze około 80% bieżnika. Tarcze hamulcowe, moi drodzy, delikatnie wyczuwalny rant, ale klocki były już wymieniane i mają ponad 80% swojej grubości. Jeżeli chodzi o tylną część, mamy tutaj opony, które mają jeszcze około, powiedzmy, 70-80% bieżnika. Jeżeli chodzi o hamulce, tutaj mamy bębny hamulcowe, ale samochód hamuje bardzo sprawnie, ręczny jest też bardzo w porządku, więc tutaj uwag nie będzie. Zajrzyjmy szybciutko do bagażnika. Oryginalność jest ważnym etapem w oględzinach samochodu, więc patrzymy sobie na te wszystkie śruby. One tutaj nie były nigdy odkręcane, wszystko jest w porządku, zgrzewy, osadzenie tutaj lamp, wszystko fabrycznie, uszczelka nigdzie nie zniszczona. To na początek, moi drodzy, żebyście zobaczyli, że po prostu wszystko jest tutaj w oryginale i wszystko jest w porządku. Jeżeli chodzi o przestrzeń bagażową, no to właśnie w Daci Sandero tu znajdziemy to, czego można oczekiwać po samochodzie kompaktowym, a nie miejskim, bo bagażnik ma aż 320 litrów, kiedy fotele są rozłożone tak jak teraz. Ta kanapa z tyłu jest dzielona, po jej rozłożeniu będzie mieć 1200 litrów. Mamy uchwyty termotop, pod pokrywą w Daci Sandero znajdziemy też miły akcent, bo mamy tutaj koło zapasowe, pełnowymiarowe, zestaw oczywiście do wymiany, koła, lewarek, klucze, apteczka, trójkąt, wszystko tutaj znajdziemy. No i brak zniszczeń na tym materiale, na plastikach nigdzie nie ma żadnych rys, żadnych uszkodzeń. Ta blenda osłaniająca, tutaj bagażnik zakrywająca również jest półka, znaczy się w porządku, nie ma żadnych zarysowań. Bagażnik pokazuje też dbałość, więc możemy śmiało iść dalej. Z przyjemnością teraz pokażę Wam wnętrze tej Daci Sandero Stepway. Trzy regulowane zagłówki, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, wygodna kanapa tylna, dużo przestrzeni nad głową, bo samochód podwyższony, no i dużo miejsca na nogi. Wygodnie się siedzi, wygodnie się jedzie, mamy uchwyty ISOFIX, no i zobaczcie, ta tapicerka też jest taka dwukolorowa, z taką siatką, no to nieco rozjaśnia dość szare wnętrze tego samochodu. No i widzimy też brak zniszczeń, jakichkolwiek tutaj też pobrudzeń czy plam, wszystko zadbane i tak też tu się wszystko kształtuje. Jeżeli chodzi o profile, nie ma żadnych obić, moi drodzy, od pasów. Zresztą pasy tu w Daci mają swoje specjalne miejsce, tu wkładamy w taki specjalny rowek, także one też nam nigdy nie latają. Tapicerka drzwiowa, bez uwag, elektryczne szyby z tyłu. Zobaczmy doły drzwi, tutaj naprawdę jest co pokazywać, in plus, moi mili.
Także z dziką śmiałością Wam to wszystko pokażę. Pełna oryginalność, śruby na drzwiach, te wszystkie elementy. Mamy kieszenie w tylnych fotelach, dywaniki gumowe, również tutaj te dywany fabryczne, jak nawet ściągniemy, te gumy są bardzo czyste, zadbane. Nie ma żadnych zniszczeń tutaj z tyłu, zdecydowanie samochód jest naprawdę bardzo zadbany w każdym detalu, w każdym miejscu. Tapicerka drzwiowa, z drugiej strony widzimy tutaj również oryginalność śrub, połączeń, nie ma obić, również i z tej strony też wszystko czyste, wszystko zadbane. Tak powinno być, moi drodzy, w używanym aucie, żeby on robił pozytywne wrażenie, a ta Dacia na pewno do takich należy. Zobaczmy sobie od strony kierowcy, jak to wszystko tutaj się kształtuje. Te plastiki oczywiście nie są najwyższej jakości, a one są twarde, łatwo się rysują. Ale zobaczcie, że można jednak utrzymać ten samochód w takim stanie, jak tutaj widzicie. I można dbać o niego po prostu dalej, a na pewno, kiedy będziecie chcieli za parę lat sprzedać tak zadbane auto, na pewno klient się szybko znajdzie. Zobaczmy i tutaj z tej strony pełna oryginalność, osłony progowe. Ktoś po prostu dbający o ten samochód domawia sobie takie detale, takie elementy właśnie osłonowe do auta, żeby go po prostu nie niszczyć. Zobaczcie fotel kierowcy z oznaczeniem Stepway. Te fotele, przyznam szczerze, one nie wyglądają na prosportowe, trzymające na boki, ale wbrew pozorom są bardzo wygodne, obszerne i w rzeczy samej potrafią dobrze utrzymać nasze ciało, przede wszystkim wygodnie. Mamy regulację wysokości na tym fotelu, więc każdy dopasuje się odpowiednio do prowadzenia auta. Mamy skórzaną kierownicę w tym wypadku. Tutaj również ta skóra nigdzie nie jest naruszona czy wytarta. Lewarek, zmiany biegów, zobaczcie, ze swoją strukturą, jak nowy, manszeta. Wszystkie tutaj te przyciski do klimatyzacji czy display systemu multimedialnego nigdzie nie jest porysowany. Kokpit nieplakowany, też bez rys, bez jakichkolwiek zniszczeń, czy to schowek. No i także fotel pasażera, zobaczmy, nie ma żadnego tutaj zmechacenia materiału. Wnętrze jak nowego auta, nawet po stronie, zobaczcie, kierowcy, kiedy tutaj te zmechacenie najczęściej występuje od wsiadania, wysiadania, to w tym egzemplarzu nic kompletnie takiego nie ma. Idziemy dla jeszcze równowagi zobaczyć po stronie pasażera, jak to się kształtuje. Wszystkie szyby, także boczne, są fabryczne, oznaczone z 2018 roku. Tapicerka drzwiowa po stronie pasażera, oczywiście dość obszerne, także schowki tutaj w drzwiach. I zobaczcie, że i tutaj żadnych obić. Numer nadwozia, rzecz ukrywana nieraz przez sprzedawców, ale tutaj umie wszystko transparentnie, możecie sobie sprawdzać, jak i co chcecie. Wszystko jest po prostu dla Was na widelcu. No i tutaj również bez uwag, bez zniszczeń, mamy specjalny uchwyt na okulary, taką siateczkę. No i tutaj te dywany, także zobaczcie, bez uwag, schowek obszerny, podświetlony. Moi drodzy, wnętrze zdecydowanie czyste, zdecydowanie zadbane, nieprane, nie ma zapachu wilgoci. Było tutaj tylko odkurzone w tym samochodzie, ale widać po prostu po każdym elemencie, po każdym detalu, że tutaj ten samochód należał do kogoś, kto odkąd odebrał ten samochód z salonu, do momentu sprzedaży tego auta, nic tu po prostu nie zniszczył. Zaglądamy pod pokrywę silnika, ona uchyla się za pomocą teleskopu. Nie można obejrzeć używanego samochodu bez zajrzenia pod maskę i takiego dokładnego przyjrzenia się wszystkim elementom. No i tutaj ja Wam pokazuję także oczywiście śruby, oryginalność z jednej, z drugiej strony. Nic tu nie było odkręcane. Każdy element, każdy detal tutaj jest fabryczny, niedotykany, moi drodzy, i to po prostu zwyczajnie widać. Jeżeli chodzi o serwis z tego samochodu, on przebiegał bardzo dobrze, jeżeli chodzi o właściciela po stronie zachodniej, był wykonywany regularnie. No i także ja po tym, jak przyjechał ten samochód do Polski, wykonałem jeszcze serwis olejowo-filtrowy, tak żeby po prostu ten samochód był gotowy do jazdy pod klucz. Mamy dosłownie świeżutki, żółciutki olej, moi drodzy, zobaczcie, wygląda po prostu no tak, jak powinien wyglądać nowy, świeży olej, więc to także na pewno zaspokoi
oczekiwania tych, którzy chcą od razu samochód eksploatować. A co do samego silnika, no to znana jednostka 898 cm sześciennych, silnik z Renault o znaczeniu TCE, czyli znany po prostu z długowieczności. Jest to trzycylindrowy silnik 12-zaworowy, ale on pracuje bardzo równo, bardzo cicho, też harmonijnie rozwija swoją moc. Naprawdę setki tysięcy kilometrów można tym silnikiem wykonać, o czym już dzisiaj wiadomo. No, Dacia tutaj wzięła najlepsze serce możliwe do tego samochodu, z turbiną oczywiście tutaj, ale też bez zmiennej geometrii, mamy zwykłe sprzęgło, więc nie jest to silnik w żadnym stopniu udziwniony. Jest prosty bardzo konstrukcyjnie, wbrew pozorom. Mamy także oczywiście łańcuch rozrządu, dzięki temu jest to motor bezobsługowy. Można też tutaj wstawić instalację gazową, bo te silniki doskonale współpracują z instalacjami, ale przy spalaniu średnim sięgającym około 7 litrów na 100 km to nie wiem, czy jest sens. No ale jeżeli ktoś chce, to ten silnik naprawdę nadaje się idealnie do gazu. Co do, moi drodzy, dynamiki, pojedziemy niespełna 170 km na godzinę według danych katalogowych. Ja sprawdziłem, na autostradzie można pojechać 180 taką Dacią. No i jeżeli chodzi o przyspieszenie do 100 km, nieco ponad 11 sekund. Także nigdy to nie będzie zawali droga, moi mili. To będzie samochód po mieście dynamiczny. Na trasie też sobie daje radę. 5-stopniowa manualna skrzynia biegów, ale ona jest tutaj bardzo fajnie zestopniowana. Nie haczy, pracuje jak na francuskie auto, bo w rzeczy samej to jest serce Francuzów ten samochód, więc skrzynia biegów także. Mimo tego, że te skrzynie biegów francuskie nie słyną z takiej precyzji, to tutaj w Daci razem z tym silnikiem to połączenie jest godne polecenia. Więc silnik bez uwag, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. On na przyszłość też będzie nam gwarantował tanią obsługę. Olej tutaj wymieniamy co 10, maksymalnie co 15 tysięcy kilometrów i to wszystko, moi drodzy. Olej, filtry, będziemy po prostu zadowoleni. Tutaj brak wycieków, brak zapoceń. Pod maską widać, że samochód ma nie tylko mały przebieg, bo rzeczy samej to nie jest duży przebieg, ale także widać tutaj też ten serwis odpowiedni i dbałość, że jest czysto, bez uwag, moi drodzy. I bez mycia, żadnego kombinowania, bo ten silnik też nie był myty. Ale wejdźmy do wnętrza, posłuchajmy, jak on pracuje. Uruchamiamy Dacie, zobaczmy, wszystkie kontrolki pogasły, nie ma żadnych usterek od strony elektroniki. Mamy dostępny komputer pokładowy, ja może później jeszcze Wam wyposażenie oddzielnie tak szybciutko pokażę. No i samochód pracuje, tak jak mówiłem, skrzynia, przyciszymy tylko radio, skrzynia biegów jest naprawdę bardzo precyzyjna. Tutaj te biegi wskakują proaktywnie, wsteczny, kiedy go włączymy, uruchomi nam się czujniki parkowania automatycznie. Sprzęgło zwykłe, czyli też nigdy nie będzie drogie do wymiany w jakiejkolwiek przyszłości, moi drodzy. Ale tutaj jeszcze w tym samochodzie oczywiście pracuje bardzo dobrze. No i też odpowiednio bierze, mięciutko pracuje. Fajnie się współpracuje z tym sprzęgłem. Silnik. Bardzo lubię wysokie obroty w tym silniku, bo on naprawdę ma takie mimo wszystko dość rasowe brzmienie, ale harmonijne. No i to jest też fajne. Posłuchajmy, jak pracuje. Bardzo wiele egzemplarzy Daci sprzedałem z tym silnikiem i bardzo sobie chwalą kierowcy tych samochodów kupionych ode mnie, że ten silnik naprawdę daje radę. No i tutaj zdecydowanie, to Wam za chwilkę też pokażę na jeździe próbnej, że dynamika jest wystarczająca, że tym samochodem naprawdę da się precyzyjnie i przyjemnie jeździć. Sama jazda jest adekwatna do utrzymania. No i tutaj nie znajdziemy żadnych nieścisłości pod względem technicznym. Samochód bardzo dobrze tłumi nierówności, współpracuje z kierowcą. Duże dziury nie są dla Daci żadnym problemem, bo ta
tak jak wiemy, jest to samochód przystosowany do pokonywania takich nierówności. Mocne zawieszenie, wyższy prześwit, 20 cm, proste konstrukcyjnie zawieszenie. To wszystko daje nam poczucie też takiej świadomej pewności, że ten samochód naprawdę nadaje się na gorsze drogi. No i trzyma się tutaj tych dziur, moi drodzy. Nic wewnątrz też nie trzeszczy, specjalnie nie zaburza naszego spokoju. Samochód dość cichy, nawet na nierównościach. Oczywiście odbijający się kamienie od podwozia, ale naprawdę tutaj sterowanie tym autem jest przyjemne, no bo daje tutaj się wyczuć też jakość utrzymania tego auta. Przyspieszy, moi drodzy, do ponad 60 km na godzinę. Wykonajmy awaryjne hamowanie. Że wszystko jest po prostu w porządku i nie ma tutaj żadnych uwag co do stanu technicznego, więc śmiało możemy jechać i dokonywać kolejnych tutaj oględzin i testów tego egzemplarza. Jeżeli chodzi o samą jazdę samochodem Sandero Stepway, to nawet i przy szybszych prędkościach ten samochód daje poczucie bezpieczeństwa, bo nie jest to nadmiernie głośne auto. Oczywiście przy wyższych autostradowych prędkościach powyżej 140 na godzinę, no nie jest to oczywiście Mercedes, Audi czy choćby Ford, no ale naprawdę tutaj narzekać się nie będziecie, bo samochód jest dobrze samochodem zbudowanym, ekonomiczny, ale naprawdę poprawnie zmontowanym i nic tutaj nie trzeszczy też, no po prostu nic nie wpływa na jakieś negatywne odczucia. Zobaczmy, jestem, moi drodzy, na trzecim biegu. No i zobaczmy sobie tą dynamikę, więc wciśnijmy gaz. Kiedy już złapie ten samochód swoje obroty, on naprawdę dynamicznie przyspieszy. Bieg, moi drodzy, on chce przyspieszać, on nie boi się przyspieszania, a przy hamowaniu nie czuć się żadnych wibracji z układu hamulcowego, z układu kierowniczego. Wszystko pod tym względem jest w porządku. Mili, wjedźmy sobie teraz na betonowe płyty, zobaczymy, jak samochód zbiera nam nierówności przy takiej może szybszej troszkę jeździe na tych płytach. Zapraszam po naprawdę uczciwą Dacie Sandero Stepway z końca 2018 roku z dynamicznym silnikiem, samochód niewyniszczony, który każdym swoim detalem, każdym swoim etapem prowadzenia tego samochodu pokazuje, że jest to naprawdę warty uwagi samochód, który jeszcze będzie zdecydowanie dawał mnóstwo przyjemności z posiadania w przyszłości. Diagnostycznej widzieliśmy amortyzatory, a teraz sobie zobaczymy podwozie, też gruntownie sprawdzone przez diagnostę. Tutaj brak korozji na podwoziu, dlatego też, że ten samochód odbył konserwację. Ona często jest zlecana przez właścicieli, taka konserwacja, bo ona jest zalecana przez serwis, szczególnie na zachodzie, po sprzedaży, więc zabezpieczony samochód permanentnie, dokładnie i bardzo dobrze przed korozją, także od strony podwozia. No i tutaj nie ma żadnych wgnieceń, nie ma ściętych opon po wewnętrznej stronie, co też świadczy o poprawnej geometrii tego auta. Z jednej i z drugiej strony tutaj progi nie są nigdzie wgniecione czy zniszczone. Zawieszenie przednie, moi drodzy, bez uwag, wyszarpany, sprawdzony samochód, tuleje na przegubach gumy, także tutaj wszystko widzimy, że jest w całości, że jest w porządku. Silnik nie ma wycieków, nie ma zapoceń, tu mogliśmy dokładnie zajrzeć też od spodu z diagnostą i ten element jest pozbawiony po prostu zapoceń, co też stanowi oczywiście o plusach tego auta. Mamy silnik osłonięty, także osłoną też ona nigdzie nie jest popękana czy zniszczona. Podwozie prezentuje stan adekwatny, więc do strony zewnętrznej. Nie ma tutaj zarysowań, nie ma zniszczeń. No a to wszystko będziemy mogli sobie oczywiście zweryfikować jeszcze wspólnie, kiedy przyjedziecie do mnie, wjedziemy na stację diagnostyczną i to podwozie dokładnie sobie
obejrzymy. Ale tu już z tego miejsca mogę Was zapewnić, że żadnych nieścisłości, żadnych rozczarowań od podwozia też tutaj nie zauważymy. Więc śmiało, moi drodzy, idźmy dalej. Zapraszam teraz na badanie powierzchni Daci Sandero Stepway czujnikiem lakieru, które to badanie udokumentuje Wam bezwypadkowość tego egzemplarza, ale także pokażę Wam fabryczną wartość lakieru, niewytartego przez polerki, bo często też mówicie mi, że handlarze polerują do granic możliwości, wycierając lakier, żeby tylko świecił się w dniu sprzedaży. Ale taki samochód nie zagwarantuje Wam stabilności eksploatacji na przyszłość. Taką stabilną eksploatację zagwarantuje tylko oczywiście pełna oryginalność, bo ona ma największą wartość i znaczenie w używanym aucie, więc zapraszam. Do samochodu posiadam dwa kluczyki. Widzicie tutaj jeden kluczyk z przyciskami do otwierania, zamykania. Drugi także mam w domu, także wszystko jest. Dowód rejestracyjny, samochód zarejestrowany w Polsce, już kompletnie tutaj przygotowany do jazdy. Ważne OC, świeży przegląd, wszystko widzimy. Dokumentacja serwisowa, mój wcześniejsze serwisy odnotowane, mój serwis, także ten teraz z wymiany oleju filtrów jest odnotowany, wpisany, żebyście wiedzieli, kiedy macie dokonać następnej wymiany. Ona dosłownie dopiero za 10 tysięcy, jeżeli przyjmujecie interwał 10-tysięczny, więc teraz zupełnie bez żadnych wkładów ten samochód ode mnie odbieracie. Mam także potwierdzenie, jeżeli chodzi o raport, tutaj nie ma żadnych uszkodzeń, żadnych wypłat z ubezpieczenia w historii tego samochodu, wszystko jest tak, jak być powinno. Więc żadnych uwag co do dokumentacji, co do tego, że odbieracie samochód po prostu przygotowany do jazdy i to też ma znaczenie, czyli pełne dokumenty, faktura, czyli zwolnienie z podatku PC3, no i to są te najważniejsze sprawy. Jeżeli chodzi o wyposażenie, dość proste, ale nie powiedziałbym, że ubogie, bo jak na Dacie Sandero Stepway znajdziemy tutaj wszystko, co potrzebne. Mamy elektryczne wszystkie cztery szyby, tutaj będziemy sobie sterowali szybami tylnymi, one także oczywiście tutaj działają, cała elektryka jest sprawna, przednie szyby tutaj włączamy. Hamulec ręczny, zanim znajdziemy wyłącznik do systemu start-stop, gdy nie lubimy, jak nam auto gasi na światłach. Tutaj też znajdziemy przyciski do tempomatu, do limitera prędkości, który później ustawiamy za pomocą tych przycisków w czasie jazdy. Klimatyzacja manualna, ale bardzo sprawna, dobrze chłodzi, nie śmierdzi, zasługuje tutaj na dobrą ocenę, także jeżeli chodzi o sprawność, o to, że bardzo fajnie tutaj nam jednak schładza to wnętrze. Mamy tutaj regulację, kiedy chcemy zmienić kierunek nadmuchu, tutaj mamy siłę nadmuchu, no i tutaj temperaturę. Tutaj włączamy właśnie tą klimatyzację, kiedy się świeci dioda, ona jest włączona, możemy oczywiście ją sobie wyłączyć. Ogrzewanie szyby tylnej, zamykany obieg wewnętrzny, obieg zewnętrzny,
Widzicie, jak to wszystko tutaj prosto się obsługuje. Taki, jak mówiłem, archetyp wyposażenia. Schowek z podświetleniem, dość głęboki. Stacja multimedialna, no i tutaj mamy wszystkie ikony dostępne, czyli radio, mamy nawigację, moi drodzy, mamy telefon, czyli bezprzewodowe połączenie Bluetooth z telefonem. Oczywiście stacje radiowe zapisujemy tutaj sobie na kafelkach, więc też później ich nie szukamy. Jeżeli chodzi o nagłośnienie, też jest w porządku. Czyli na festiwalu filmowym. Bardzo dobrze tutaj gra to radio, nie ma problemu, także przy maksymalnym natężeniu głośności. Mamy wejście USB, wyjście AUX, no i tutaj też mamy antynapad tak zwane, czyli po tym, jak przekroczymy 20 km na godzinę, samochód nam się zamyka, kiedy naciśniemy, samochód nam się otworzy. Mamy oczywiście sterowanie radiem przy kierownicy, mamy także komputer pokładowy w tej manetce, czyli zmieniając sobie tutaj przycisk, naciskając, zmieniamy sobie wartości komputera pokładowego. Możemy na przykład zobaczyć, ile jeszcze kilometrów zostało nam na tym paliwie, które mamy w baku. Światła dzienne automatycznie się zapalają, po zmroku włączamy światła mijania. Tutaj mamy wyłącznik czujników parkowania, tryb ekonomiczny, pozwala nam jeszcze na obniżenie spalania paliwa przy nieco zmniejszonej dynamice. No i tutaj elektryczne lusterka, sterowanie tych lusterek zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Więc moi drodzy, wyposażenie dość proste, ale funkcjonalne i wszystko, co możemy po Daci Sandero, że tak powiem, Stepway oczekiwać, to tutaj znajdziemy. Na pewno niczego szukać nie będziemy i wszystko jest czytelne, wszystko jest na swoim miejscu, co także stanowi oczywiście plus.